Halo, halo, kochani, dzień dobry, witam przeserdecznie. Buźka cieszy mi się nieprawdopodobnie, kochani. Zobaczcie, tutaj na bieżni Kudełek bawi się kapkami. Prawa, lewa, prawa, lewa. Słuchajcie, no fajne wyniki tam robi. Super! Ile? Świetnie! Kochani, tam się bawi Kudełek, kochani. Natomiast na murawie rozgrzewa się ekipa Górnika Wałbrzych Nowe Miasto oraz w białych strojach nasze KGHM Zagłębie Lubin. U12, ekipa z Wałbrzycha U13. Przypominam, że wystartowaliśmy w pierwszej dolnośląskiej lidze Młodzika jako rok młodsza ekipa, jako Młodzik młodszy. Całkiem świetnie sobie radzimy po 6 kolejkach. Przypominam, liderujemy razem z naszym Zagłębiem pierwszym, które jest z rocznika 2005. Tak? Zagłębie 1 to jest cała drużyna 2-5, Zagłębie 2 to jest cała drużyna 2-6. Natomiast zdaje się, że w drugiej w połówce naszej pierwszej ligi w Czubie też 2-5 druga, trzecia drużyna Zagłębia, także oni dołączą do nas na wiosnę po reorganizacji. Natomiast kochani, no piękna jesień, cudowna, 14 października, witam Was serdecznie. Kilka minut temu nagrywałem dla Was live na FC Szabełki i na Kuba Guciu Szabłowski, a taka spontana troszkę, kochani, ale to miejsce, jakby magiczne miejsce, z którego, kochani, robię dla Was ten zapis, do tego mnie mocno nakręciło, żeby te live'y Wam przy pomocy telefonu zrobić, dlatego że, kochani, te obiekty tutaj wyglądają troszkę jak starożytne Koloseum w Rzymie, natomiast no, nie jest aż tak starożytny obiekt, ale niestety, kochani, zapuszczony, miejsce z nieprawdopodobnym potencjałem, z niesamowitym, kochani, duchem. Przypominam, że tutaj Górnik Wałbrzych święcił naprawdę wspaniałe sukcesy. Słuchajcie, w odległych czasach działo się tu naprawdę wiele. Na tych trybunach zasiadało 30 tysięcy, kochani, mieszkańców. Wałbrzych to miasteczko około 100 tysięcy, także no, działo się tu naprawdę wtedy sporo. W tamtych czasach, kochani, do reprezentacji Polski dołącza Włodzimierz Ciołek, który tutaj na tych obiektach grywał w piłkę. Kochani, grywał, haha, on dalej grywa. Słuchajcie, dowiedzieliśmy się tutaj od gospodarzy, którzy szykowali boisko do meczu. Dowiedzieliśmy się, kochani, że Włodzimierz Ciołek jeszcze z odbojami tutaj potrafi pograć w piłkę. Pozdrawiamy serdecznie, panie Włodzimierzu. Przypominam, że pan Włodzimierz jest gościem również na naszym kanale. Tak? Świetnie, brawo! Kudzio jest niezniszczalny, kochani, ma przepiękną pogodę, zobaczcie, cudna, piękna polska, złota jesień rozpoczęta, właśnie taką jesień kochamy, takiej chcemy, dużo słonka, dużo kolorów, zobaczcie, żółty, zielony, czerwony, złoty, kochani, to jest wszystko efekt fotosyntezy, coraz mniej tego słońca, kochani, i tak pięknie się tutaj ten liść nam mieni. W każdym razie, kochani, piękna pogoda, do tego obiekt z duszą. Czekamy na 60 minut fajnej, dobrej piłki w wydaniu naszej Akademii KGHM Zagłębia Lubin oraz gospodarzy z Górnika Nowe Miasto. Słuchajcie, w związku z tym, że tak jak mówię, my montujemy już materiały, to pierwsza część zawsze jest podparta takim troszeczkę intro, krótkim wprowadzeniem, przedstawieniem, kochani, gospodarzy czy obiektów, tak jak tu widzicie. No, może nie wygląda to imponująco, ta ilość tego krzaku tutaj, tych drzew, natomiast no, obiekt jakby niszczeje siłą rzeczy, on jest wiele lat nieużywany. W tej chwili mamy tam troszkę trybun na potrzeby właśnie A-klasowego grania, czy ewentualnie rozgrywek grup młodzieżowych. Natomiast, kochani, w bramce dzisiaj Oski. Widziałem Filipa, Dawida. Kogo stąd rozpoznam, powiem, kochani, Gutek z numerem 8. No, jakby jest jednym z najwyższych chłopców, kochani, w roczniku tutaj Zagłębia, także łatwo go dostrzec. Teraz mamy, kochani, Jasia jest, widziałem chyba, kochani, Natana, widziałem Fabika. W każdym bądź razie, no, ciężko mi z tej odległości będzie po twarzach chłopców poznać, natomiast trener Piotr Błałciak i trener Marcin Szmil prowadzą dzisiaj drużynę. To nasi trenerzy prowadzący rocznik 2006 w Zagłębiu Lubin. Serdecznie pozdrawiamy.
Natomiast kochani, za chwilkę pewnie wyprowadzenie drużyn, natomiast myślę, że ostatnim etapem rozgrzewki jest trening strzelecki, także może w trakcie tego treningu króciutko jeszcze zapalimy kamerkę na sekundkę do Was. Wrócimy, zobaczymy w jakiej dyspozycji strzeleckiej są nasi chłopcy, kochani, natomiast Kudełek tam cały czas, kochani, napiera z kapkami. To jest niesamowite, kochani, jak on kocha, jakie ma zacięcie. Jest wspaniałym, cudnym dzieciakiem. Słuchajcie, tak jak mówiłem, na sekundkę jeszcze wracamy. Mamy trening strzelecki. Słuchajcie, to jest już element przed samym meczem, także przed rozgrzewką meczową strzelamy z daleka. Są to strzały z dystansu, kochani, także chwileczkę dla Was jeszcze ten materiał zapiszemy. Natomiast, tak jak mówię, no, miejsce magiczne, dzień magiczny, pogoda magiczna. Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być. Natomiast no, wynik, oczywiście chcielibyśmy nie schodzić ze ścieżki zwycięskiej, ale to jest tylko piłka nożna. Także zobaczymy, jak to się będzie, kochani, układać. Przed nami 60 minut. Mamy dzisiaj 2, 4, 6, 8, 10, 11 chłopców. Także każdy dzisiaj naprawdę sporo pogra. Mamy dzisiaj, kochani, dwóch do zmiany. Przypominam, że gramy 8 i bramkarz 9 plus dwóch zmienników, czyli no, sporo tego grania będzie. Natomiast widzę, Kudzio do nas tutaj podąża do góry. Co, Kudziu? Co, Szymuś? Jest niesamowity, słuchajcie. W każdym bądź razie, tak jak mówiłem w początkowej części materiału, jesteśmy po 6 kolejkach, we wszystkich wygrywamy. Słuchajcie, wygrane są różne, są okazałe, są stykowe. Zdaje się, że stykowy wynik ze Śląskiem Wrocław 2-1. Że z Lubaniem chyba niewysokie zwycięstwo 3-0 chyba, tak? No, niewysokie, kochani, w porównaniu do przygody ze Skadrą, gdzie strzeliliśmy tych bramek 13, nie daliśmy sobie wbić w ogóle. Patrzcie z prawej. No super, Guciu, fajnie, że tą prawą też używamy. Przypominam, że Gutek to lewonożny zawodnik. Tak, Kudełeczku, witam Cię serdecznie. Pozdrawiaj serdecznie naszych widzów. Pozdrawiam. A gdzie Ty dzisiaj przyjechałeś? Do jakiego miasta, powiedz? Nie wiem. Jak to się tu nazywa? Wał? Wałbrzych. Wałbrzych właśnie. Przyjechałeś do Wałbrzycha. Jak Ci się tu podoba? Dobrze. Dobrze jest? No. Co, zmęczyłeś się troszkę odpoczynek? No. No to dobra. Zmęczyłem się, ale też Ale co? Zawiązać budka. A, zawiązać budka. Słuchajcie, mówisz, że się zmęczył, ale zawiąż budka, także już za sekundkę wiążemy, kochani, budka. Natomiast relacje będziemy stąd przeprowadzać. Już, synku, sekundkę. Szkoda tylko, kochani, że nie wzięliśmy statywu, dlatego że no, można by było tak ustawić kamerkę tutaj, aby objęła całe boisko. No, niewiele jest tego typu obiektów w Polsce, kochani, gdzie tak moglibyśmy nagrać dla Was meczyk. Już, synuś. A mogę Pana poprosić? Chodź, Pan nam pomoże, co? Tatuś trzyma kamerkę, to nie da rady. Co mam zrobić? Budka, potrzebujemy pomocy powiązać, tak? Dziękujemy Panu bardzo. Jak się uda. Super, bo to mały piłkarz, on jeszcze nie umie. A, widzisz, a może Pan... A myślisz, że Pan umie, czy nie? A jeszcze jest 2 lata, rok. Rok, Kudełek, już musisz umieć. Cały czas rozgrzewka, kochani, leci. Tutaj korzystamy z Pana pomocy, dziękujemy pięknie. Natomiast no, nie chciałem przerywać zapisu, obiecałem, że to dla Was, kochani, zapiszę. Natomiast Kudełek, jak go znacie, to Maruda, także będzie nam dokazywał tak długo, aż mu nie ustąpimy. Dziękuję Panu bardzo. Tata, ja tylko jednego momentu mam. No, w wiązaniu butów, tak? To poćwiczymy dzisiaj w domu, dobra? No to super. Może tam na górze sobie idź, kapku, jak nie chcesz na dole, co? Nie, tatuś. No. To jest pojedzenie, pojedzenie. A chcesz odpoczynku i chcesz coś zjeść? No dobra, to zaraz coś pokombinujemy. Słuchajcie, Kacpra jeszcze widzę, Kondzio jest. Już, za sekundkę, dobra? Zaraz tatuś tylko nagra, dokończy chłopców rozgrzewkę, oni pójdą zaraz do wyjścia i pójdziemy. Słuchajcie, no tak jak Wam mówiłem, no Kudzio jest osobą mocno jakby dokozującą, potrafi walczyć o swoje, to cieszy bardzo, będzie mu w życiu na pewno łatwiej. Także...
Och, no i dobra. Ale masz nowe, młode, zdrowe nogi, synuś, to tylko się cieszyć, słuchaj. Ale pomalutku, nie biegamy po tych schodach, pomalutku bokiem idziemy, dobra? Słuchajcie, no te schodki, no już okres świetności za sobą mają, natomiast pamiętają na pewno wspaniałe czasy dla wałbrzyskiej piłki. Przypominam, pierwsza liga, Włodzimierz Ciołek, Mistrzostwo Polski, kochani, także no wiele się tutaj działo. Myślę, że Mistrzostwo Polski tu na tym obiekcie, nie? Tam też przyjezdne? Z Lubina przyjeżdżą przecież te dzieci. Ach, rozumiem. Ale to jest chyba tam, bo nie ma nic innego chyba. Mi się wydaje, znaczy no jest jeszcze drugi obiekt, ten, który obecnie górnik używa tam na... Nie, ale to jest stary właśnie obiekt. Ale to jest stary obiekt. Ja myślę, że tutaj, kochani, jest cała historia dokładnie tej części piłkarskiej, części Dolnego Śląska. No tu się naprawdę wiele działo. W każdym razie, kochani, no mamy teraz pojedynki chyba bardziej takie jeden na jeden, tak? Aby tutaj kończyć, tak, mijać Oskiego, czyli mieliśmy część strzelecką z wystawienia z pierwszej piły, natomiast w tej chwili mamy próbę pokonania Oskiego w pojedynku bezpośrednim, natomiast ja w tej chwili jeszcze korzystając z 3 minut idę kudełkowi po jedzonko, bo będzie nam dokazywał. Kochani, już za chwileczkę wyjdą do nas zawodnicy na mecz, natomiast ja jeszcze chciałem pokazać jedną, słuchajcie, ciekawą sytuację. Słuchajcie, kochani, nieprawdopodobne. Tutaj pan, jak widzicie, trzyma w ręku kulę, przed chwilą rzucał dyskiem. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że szacunek, gratulacje i życzyć sobie tylko, aby w ich wieku jeszcze tego typu rzeczy robić. Zobaczcie, pasem siłowym podpięty. Kochani, no pan przed sekundką rzucał dyskiem, natomiast wiele osób w tym wieku już dysku nie posiada. Natomiast no szacunek naprawdę wielki, ogromny. Słuchajcie, widzę, że to ogólnie taki starszy fanklub, kochani, no budzi to w mnie wielki szacunek, respekt, panowie niesamowite, są w starszym wieku, natomiast mimo wszystko cały czas, kochani, aktywność nie maleje, także mówię jeszcze raz, nie jeden ma problem z dyskiem w tym wieku, kochani, natomiast oni robią naprawdę niesamowitą robotę. Natomiast wracając do naszych wydarzeń meczowych, zapraszam, już szykują się na wyjście, w związku z tym odpalam kamerę i zapraszam na mecz Górnik Wałbrzych, Nowe Miasto, VS Zagłębie Lubin. To już za sekundkę.